Jedno z pytań, które napłynęło drogą mailową, księże arcybiskupie, jest następujące. Łucja, lat 36, pyta: jak poradzić sobie w wymiarze religijnym z niespełnionym pragnieniem macierzyństwa mocno zakorzenionym w sercu? Jestem z mężem w procesie adopcyjnym i nie mamy pewności zostania rodzicami. W tym pytaniu, które zostało postawione, można dostrzec dwa problemy. Najpierw właśnie to, o czym pisze, czy odnosi, do czego odnosi się owa pani, mianowicie, że jest w niej niespełnione pragnienie macierzyństwa i jak sobie z tym poradzić. A drugie, że są właśnie w procesie adopcyjnym i nie wiedzą, czy będą rodzicami. Mnie się wydaje, teraz nie bardzo do końca rozumiem to pytanie, czy nie mają pewności co do tego, że ten proces adopcyjny się zakończy szczęśliwie, to znaczy, czy będą mieli dziecko, czy nie. I mam nadzieję, że adopcja będzie w ich przypadku możliwa i że się spełni. Natomiast, gdy chodzi o tę pierwszą część pytania, odniósłbym się do książki, która okazała się dokładnie 50 lat temu. Kardynała Króla Wojtyły, Osoba i czyn. On tam przedstawia koncepcję człowieka, osoby ludzkiej, która staje się, spełnia się poprzez swoje dobre czyny. Dobre czyny, czyli pod względem moralnym słuszne. Prawdziwie realizujące prawdziwe wartości. I to jest ten, jak on nazywa, transcendentny wymiar osoby. Nie jesteśmy przecież tylko zwierzętami, nie jesteśmy istotami, nie jest to tylko różniącymi się od innych zwierząt czy ssaków zamieszkujących naszą planetę, ale jesteśmy kimś więcej, osobami. I ten wymiar transcendencji jest u Karola Wojtyły niezwykle mocno podkreślony. To znaczy, że najpierw jako człowiek, i tym się różni od innych, jestem istotą wolną. A wolność on definiuje bardzo krótko i bardzo tak wydawałoby się wyraziście. Mogę coś, ale tego nie muszę. Nie jestem zdeterminowany. Tak jak zwierzęta, że muszą, ponieważ to jest wpisane wprost w ich naturę. Ja mam przed sobą pewne możliwości i mogę wybierać. To po pierwsze, na tym polega wolność, ten pierwsze rozumienie wolności. Ale wchodząc w samą istotę wolności, Karol Wojtyła pisze, wolność autentyczna jest wtedy, kiedy ja wybieram to, co jest moralnie dobre, co jawi mi się jako prawdziwe dobro. Inaczej mówiąc, to się często będzie pojawiało także w nauczaniu papieskim już Jana Pawła II, że autentyczna wolność polega na jej, tej wolności, podporządkowaniu się prawdzie. A co jest prawdziwe? W jaki sposób moja wola ma się tej prawdzie podporządkować? Poprzez posłuszeństwo mojemu właściwie ukształtowanemu sumieniu. Są zatem jakby trzy elementy składające się na to, co można by nazwać dramatem człowieczej wolności. Wolność, prawda i sumienie. Sumienie, które w konkretnym przypadku mówi, to jest dobre i to jest złe, pewnie za tym jakąś funkcję informacyjną, a jednocześnie sumienie spełnia wobec mnie pewną rolę nauczyciela, wychowawcy. Coś jest dobre, więc czyń to dobro. Coś jest złe, to tego zła ci czynić nie wolno. I wielkość człowieka, to, że on może spełniać się poprzez swoje dobre czyny,
polega na tym, że ten człowiek idzie za głosem swojego sumienia. I na tym polega w wielkim zarysie i skrócie to, co nazywa król Wojtyła transcendencją osoby, czymś, co sprawia, że człowiek wyrasta ponad wszystkie inne istoty tego świata. Ale oczywiście człowiek jest jednocześnie istotą psychofizyczną, cielesno-duchową. I analizując wymiar cielesności, wskazuje Karol Wojtyła na to, że w nas są pewne dynamizmy, które on nazywa popędami. Nie jesteśmy zwierzętami. Nie reagujemy na zasadzie instynktów, tak, to ma miejsce w przypadku zwierząt. Nie, w nas są popędy. Seksualny, samozachowawczy, rozrodczy. On o tych trzech popędach mówi. Co to znaczy? Że są w nas pewne dynamizmy, bardzo silnie zakorzenione w naszej cielesności, przechodzące także na poziom naszej emotywności, naszego przeżywania, odczuwania. I chodzi o to, żeby te dynamizmy nie działały w nas w sposób taki ślepy, właśnie jakby na sposób czysto instynktowny. Chodzi o to, żeby te dynamizmy, te popędy były podporządkowane temu, co sumienie może powiedzieć, jak te popędy właściwie wykorzystać. I tutaj tytułem ilustracji. Gdy chodzi o popęd samozachowawczy, no w każdym z nas jest to, żeby bronić własnego życia. I będziemy tego życia bronić do końca. To w nas ten popęd jest bardzo głęboko zakorzeniony. Ale proszę popatrzeć. Zwierzę będzie walczyło do końca, jeśli znajdzie się w zagrożeniu własnego życia. Ale w przypadku człowieka, kiedy jest sytuacja dramatyczna, wręcz ekstremalna, okazuje się, że człowiek jest gotów poświęcić swoje życie dla życia drugiego człowieka, czyli jakby przezwyciężyć ten popęd samozachowawczy. Wyobraźmy sobie znowu sytuację niewątpliwie dramatyczną. Jest pożar jakiegoś domu, w domu jest dziecko, matka na zewnątrz się znajduje i naraz widzi, że jej dziecko znajduje się w sytuacji śmiertelnego zagrożenia. Co robi matka? Biegnie dziecku na ratunek, narażając własne zdrowie i życie. Jak my ją określimy? Czy to matka bohaterka? Nie. Nasz język ma inne określenie. Zachowała się jak matka. Ale gdyby patrzyła obojętnie na to, co się z jej dzieckiem dzieje, pewno byłyby też określenia tego typu, to wyrodna matka zostawiła dziecko samemu sobie, nie pomagała, nie chciała pomóc. Proszę popatrzeć, że są sytuacje, kiedy człowiek uważa za coś naprawdę oczywistego dla siebie, że przezwycięża ten popęd samozachowawczy po to, by ratować kogoś innego. Można zrozumieć tą sytuację szczególnej relacji, jaką jest relacja matka-dziecko. Ale proszę to przełożyć na jeszcze inne sytuacje, kiedy ta relacja emocjonalna nie jest aż tak silna. Żołnierz, który oddaje swoje życie za ojczyznę. Uważamy, że w pewnych sytuacjach on musi ojczyznę bronić. Chociaż oczekujemy od niego ofiary najwyższej. Gdy chodzi o popęd seksualny, głęboko przecież zakorzeniony
w każdym człowieku, kobiecie, mężczyźnie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie możemy tego popędu traktować jako pewnej ślepej siły, za którą mamy iść, też na ślepo. Bo naraz będziemy się zachowywali jak zwierzęta. Chodzi o to, żeby to nakierowanie naturalne w kierunku drugiego człowieka o przeciwnej płci było wyrazem czegoś więcej niż tylko zwykłego popędu. Żeby to był wyraz miłości między kobietą i mężczyzną. Miłości, która przyjmuje swój najwyższy, najpiękniejszy wyraz w postaci związku małżeńskiego. Czyli chodzi o to, żeby tym dynamizmom tkwiącym w nas, w naszej cielesności, nadać jakąś wyższą, prawdziwie ludzką treść, ludzki wymiar. I podobnie też, tu nawiązuję właśnie do tego pytania, gdy chodzi o popęd rozrodczy, to znaczy też naturalne pragnienie kobiety, małżonki, żeby być matką, tak i małżonka, żeby być ojcem, swoiste spełnienie się. Możemy zrozumieć dramat ludzi, którzy z różnych powodów nie mogą mieć dziecka, ale zawsze jest możliwość adopcji. Czyli przyjęcia za dziecko kogoś, kogo co prawda nie poczęli w sposób fizyczny, ale które to dziecko obdarzyli całą swoją miłością, całą swoją troską, całą swoją odpowiedzialnością. Dziecko tak przyjęte jest dla nich szczęściem. Przy wszystkich problemach i trudach związanych z wychowaniem dziecka przyjętego do swojego domu w taki sposób. Ale też z drugiej strony to jest obdarzanie tego dziecka rodzicami, bo inaczej byłoby ono skazane czy na dom dziecka, czy na samotność, czy na odtrącenie. A przecież każde dziecko chce mieć też swoich rodziców, bo doskonale czuje w sobie. Nie potrafię tego do końca, zwłaszcza na początku, nazwać, ale czuję, że bez ich obecności nie będzie szczęśliwe. Także raz to jeszcze wracamy do tych rozważań Karola Wojtyły. Są w nas bardzo silne popędy. Wszystko zależy, jaką treść ludzką im nadamy. Dla naszego osobistego rozwoju, dla naszego osobowego spełniania się poprzez dobre czyny, ale także poprzez to, co my, tak siebie kształtując, zrobimy dobrego dla drugiego człowieka. Anna, lat 38, pyta. W instrukcji Dignitatis Personae czytamy, że tysiące porzuconych embrionów tworzą sytuację niesprawiedliwości nie do naprawienia. Co zatem w przypadku tych nadliczbowych, anonimowych embrionów? Czy według księdza arcybiskupa można zezwolić na przyjęcie je przez inne pary, czy też należy je odrzucić i umożliwić umrzeć? To jest oczywiście bardzo trudny, bardzo skomplikowany problem, na który nie ma także jasnego rozwiązania, gdy chodzi o współczesne dyskusje etologiczne. Na ile ja te dyskusje na obecnym stanie ich rozwoju znam. Bo rzeczywiście jest jakaś ogromna niesprawiedliwość. Dochodzi do utworzenia embrionów w sposób sztuczny. Część z nich tylko, i to bardzo znikoma, jest dalej implantowana w łono matki i być może, wcale pewności przecież nie ma,
powstanie z tego dziecko in vitro, a reszta jest właśnie przechowywana, zamrażana. Jakaś wielka niesprawiedliwość, która ma miejsce w odniesieniu do nich. I te różne próby legislacji tego problemu, podejmowane również w Polsce, mają na uwadze to, żeby przynajmniej ilościowo ograniczyć tę wielką niesprawiedliwość. Jest to problem. Jest to problem, który niektórzy uważają, można rozwiązać w ten sposób, że te embriony będące powiedzmy w tak zwanych bankach embrionów można przyjąć przez kobiety, które chciałyby mieć dziecko. No jest to w jakiejś mierze ratowanie tego dziecka, tego embrionu z wszystkimi możliwymi sukcesami, ale także niepowodzeniami tego wszystkiego. No ale to jest właśnie problem, co zrobić. To jest ten problem, który jest dyskutowany także w świecie teologów współczesnych. Co jest ważniejsze? Czy ratować za wszelką cenę ten embrion, ponieważ to jest przecież już człowiek? Czy jednak uważać, że nie powinniśmy tego robić, ponieważ zgadzalibyśmy się na to, że uciekamy się do metody moralnie niegodziwej, a przecież cel nie uświęca środków. No ale sprawa jest naprawdę złożona, ja nie potrafię na to odpowiedzieć jednoznacznie. Generalnie rzecz biorąc, powinniśmy bronić każdego poczętego życia. Alicja lat 40 pyta. Wiemy, że in vitro to potężny biznes żerujący na ludzkim nieszczęściu, a problemy z bezpłodnością mają różne zastosowania, w tym także zdrowotne. Pytanie. Jak zjednoczyć różne środowiska wokół prewencji wobec metody in vitro i nie dać się zakrzyczeć przez jej zwolenników? Że z in vitro jest związany wielki biznes, to jest oczywiste. Wystarczy popatrzeć, ile trzeba płacić za poszczególne etapy tego, żeby być może otrzymać dziecko. Jest zatem problem także o charakterze ekonomicznym. Całej złożoności, całego problemu. Natomiast wracając już, odnosząc się wprost do tego pytania, co zrobić, żeby pieniądz nie decydował, nie był pierwszy, gdy chodzi o te ludzkie dramaty związane z tym, że niektóre pary małżeńskie nie mogą mieć dzieci. Jest to problem właśnie budowania społeczeństwa opartego na prawym sumieniu, czy społeczeństw budowanych na prawym sumieniu. I tutaj odniosę się wprost do tego, co mówił 22 lata temu w Gnieźnie Jan Paweł II, kiedy w związku z tysiącleciem męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha do Gniezna na spotkanie z Ojcem Świętym przybyli prezydenci, pięciu ich było, tej części Europy środkowo-wschodniej. Ani Polska, ani inne jeszcze państwa tego regionu nie zostały włączone do Unii Europejskiej, to był jeszcze ten czas akcesji, niełatwych rozmów, dyskusji, ustaleń. Już wtedy czuło się coś takiego i to sformułowanie także pojawiło się w przemówieniu papieża, że między częścią zachodnią Europy, a wschodnią tą, która aplikowała do Unii Europejskiej, jest jakby taka
kryształowa ściana. My się widzimy, ale jest między nami ściana. Coś na ziemi. To jest niebezpieczeństwo, które wtedy już było dostrzegane. Ale mówiąc o pewnym wielkim projekcie, którym była dla papieża naszego zjednoczona Europa, to znaczy oddychająca lewym i prawym płucem, wschodnim i zachodnim płucem, mówił tak: nie będzie takiej Europy, jeżeli nie będzie ona tworzona przez ludzi, których sumienia są wypalone jak cegły w ogniu Ewangelii. Bo jeżeli nie będzie Europy sumień, ludzkich sumień, no to będzie Europa gry interesów, niekiedy brutalnych, gdzie pieniądz będzie najważniejszy, a wszystko inne się nie będzie liczyło. Patrząc na to, co się dzieje w Europie, także w świetle Brexitu, no to zdajemy sobie sprawę, że to jest przy całej jedności, którą próbujemy tworzyć, i dobrze, że do tej jedności jakoś dążymy, jest także za tym wielka gra interesów. Tak było od samego początku, wtedy, kiedy jeszcze Europa Zachodnia miała kształt zaledwie EWG na mocy traktatu rzymskiego z 60 roku. Tak to jest. Natomiast chodzi o to, żeby nie pieniądz i nie interes ekonomiczny decydował o sprawach bardzo ważnych. A w odniesieniu do tego, o czym mówimy, żeby pieniądz nie decydował o sprawach tak delikatnych, a jednocześnie tak świętych, jakim jest czy są ludzkie istnienia. W jakiejś mierze życie ludzkie, każde życie ludzkie jest bezcenne. I nie może gra czysto biznesowa decydować o losach dzieci. Nawet, czy już także w tej ich fazie życia embrionalnym. Kolejne pytanie. Piotr, lat 19, pyta. Czy ludzie poczęci metodą in vitro mogą być przyjmowani do seminariów, zakonów? Czy mogą normalnie, nazwijmy to, funkcjonować we wspólnocie chrześcijańskiej? Ja już częściowo na to pytanie odpowiedziałem, że w całym nauczaniu Kościoła, kiedy pojawił się problem in vitro, wyraźnie było powiedziane, że Kościół pochyla się z całym szacunkiem wobec każdego człowieka. Także tego, który zaistniał i żyje pośród nas, poczęty metodą in vitro. W konsekwencji także jest normalnym członkiem, jeśli ma rodzących rodziców, którzy poproszą Kościół o chrzest dla takiego dziecka, będzie ochrzcony. Jeśli wierzy później o chrzest jako dorosły, poprosi też ten sakrament, otrzyma i będzie mógł wzrastać naturalnie we wspólnocie Kościoła. Natomiast czy może być kapłanem, zakonnikiem, siostrą zakonną? Najpierw to zależy od tego, czy Pan Bóg go do tego powołuje. To nie jest tylko kwestia samego chcenia. Natomiast jeśli taka osoba jest przekonana, że rzeczywiście chce być kapłanem, zakonnikiem, zakonnicą, bo tak Pan Bóg od niego chce, no to idzie, prosi odpowiednią wspólnotę, żeby Kościoła, żeby mógł to swoje powołanie, to Boże właściwie powołanie odnośnie do siebie realizować. Oczywiście jest to kwestia rozpoznania z jej strony tej osoby, jakiejś wspólnoty, czy naprawdę to powołanie jest. No i jest konieczność także spełnienia odpowiednich warunków, o których mówi prawo kanoniczne. A w prawie kanonicznym, o ile wiem, nie ma
żadnego zastrzeżenia, że osoba poczęta metodą in vitro nie może być przyjęta do seminarium, nie może być księdzem. Nie ma takiego zapisu. Natomiast będą inne, bo jednym z warunków przyjęcia do stanu duchownego jest to, żeby mieć odpowiednie warunki zdrowotne. Jeżeli ktoś poczęty in vitro, konkretna osoba, akurat te warunki spełnia, osobiście bym tutaj problemu nie widział. I ostatnie pytanie. Marek, lat 30, pyta. Jeśli in vitro jest złe, to dlaczego jego owoc, człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jest dobry? Czy jest tak, że to, co Kościół nazywa złem, czyli in vitro, przyczynia się do narodzin dzieci bożych? Zgodnie z tym, co jest napisane, co spotykamy w Piśmie Świętym, w Księdze Rodzaju, człowiek, każdy człowiek jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo, i to jest jego godność, którą musimy w każdym człowieku rozpoznać. Prawdą jest, że metoda in vitro, jak mówiliśmy, próbowaliśmy to uzasadnić, nie jest metodą godziwą, ale jest człowiek, którego szanujemy i chcemy przyjąć do naszej wspólnoty. Analogicznie rzecz biorąc, analogicznie. Jeżeli ktoś, przepraszam, że o tym powiem tutaj, ale trudno do tego się nie odwołać. Ktoś przychodzi na świat, poczyna się metodą gwałtu, a więc w sposób też niegodziwy. Czy tej osoby nie przyjmiemy, czy nie uszanujemy, czy nie będziemy obdarzać ją naszą miłością? Jak widać, nie zawsze jest tak, że jeśli pewna metoda jest zła, to i skutek sam w sobie musi być też zły. Cel nie uświęca środków, to jest prawda, ale czasem bywa tak, że środki, które są stosowane, są złe, ale my patrzymy na owoc, w tym przypadku na człowieka, istotę psychofizyczną, duchowo-cielesną, i dostrzegamy w niej obraz Boży, Boże podobieństwo, i chcemy to uszanować. Co więcej, chcemy robić wszystko, aby ta osoba, z którą żyjemy, mniej lub bardziej blisko, czy robimy wszystko, żeby ona w swoim podobieństwie do Boga, w swoim obrazie Boga, który ma w sobie, dojrzewała i stawała się coraz bardziej wiernym odbiciem Najwyższego. Teraz zapraszam, jeżeli jest ktoś tutaj wśród Państwa, braci i sióstr, który chciałby zadać pytanie księdzu arcybiskupowi w temacie, w którym tutaj znajdujemy się, poruszamy. Bardzo serdecznie zapraszam, jest tutaj mikrofon, kto by chciał, może podejść i to pytanie zadać. Zapraszam. Maria, lat 70. Chciałam zwrócić uwagę, że żyjemy w tej chwili w kulturze, która wręcz zachęca nas, nawet zobowiązuje do tego, żeby realizować wszystkie swoje potrzeby, wyobrażenia o szczęściu wszelkimi metodami. Dlatego, że cierpienie jest odrzucane, że nie chcemy cierpieć z powodu braku, co jest bardzo ludzkie i naturalne. Mówimy, mamy prawo do szczęścia. No niestety nie mamy żadnego prawa. Dlatego, bo nikt nam tego prawa nie dał. Szczęście jest darem, ale nie prawem. I tak się zastanawiałam, co bym odpowiedziała tej kobiecie, która pytała, jak ma się pogodzić z tym, że nie może zostać mamą.
powiedziałabym jej w ten sposób, że to, że my nie widzimy w czymś sensu, to nie znaczy, że to sensu nie ma, bo każdemu zdarzeniu sens nadaje Pan Bóg. I świadomość, że się uczestniczy w czymś, co ma sens w oczach Boga, może jej troszkę ulżyć, bo ja wiem, że będzie cierpieć. Ja jestem mamą, ale nie wszystko w moim życiu zostało zrealizowane tak, jak bym chciała. I też cierpiałam. Każdy ma taką sytuację. Ale to trochę przynosi ulgę. Dziękuję. Tak bardzo Pani dziękuję za tę wypowiedź, za świadectwo. To, że każdy z nas chce być szczęśliwy, to jest oczywiste. Ale prawdą jest także i to, że za wszelką cenę, taki kolokwializm, po trupach, do szczęścia nie można dążyć. Zawsze trzeba zapytać się, czy to, co ja chcę osiągnąć, co mi się jawi jako szczęście, a wcale nie jest pewne, że szczęściem będzie, nie jest jednocześnie powodem krzywdy dla drugiego człowieka, dla drugiej osoby. A na pewno nie wolno nam krzywdzić drugiego. To jest jakby pierwsza zasada. Zasada wynikająca chociażby z przykazania Pana Jezusa: kochaj bliźniego jak siebie samego. Jeśli ja chcę być szczęśliwy, bo jest to we mnie, to pragnienie szczęścia, to muszę uszanować pragnienie szczęścia drugiego człowieka. I to jest jakby żelazna zasada. Ale jestem bardzo Pani wdzięczny za to, co Pani powiedziała, że jeżeli odkrywamy nasze życie, nasz sposób myślenia i postępowania taki, że wpisujemy się w sens życia, jaki dał nam Pan Bóg, to przy wszystkich problemach, czasem cierpieniach, jest w nas poczucie spełnienia. Może nie zawsze łatwego życia, ale wtedy, kiedy człowiek ma poczucie, że wchodzi w Boży sens, to jest szczęśliwy. A pełnię tego szczęścia, głęboko w to wierzymy, odkryje po drugiej stronie życia. Staszek, księże, arcybiskupie, na temat in vitro dowiedziałem się na pielgrzymce skalecznej. Tam była zapraszana lekarz ginekolog, która prowadził. I to powtarzało się tam w dwóch dniach. Natomiast chciałem zadać, dlaczego w kościele, w którym jestem, nie słyszę na ten temat. Dlaczego podeszedłem tutaj do mikrofonu? Ponieważ zauważyłem w ostatnich wyborach, że nawet i do Parlamentu Europejskiego i teraz do obecnych parlamentów i senatu, ludzie ci, którzy są za in vitro, przeciwko życiu, za związkami partnerskimi, dostają masę głosów i jeszcze jakoś, no dlatego ja wiem, że to nie na miejscu, bardzo przepraszam, że to włączam, tylko we mnie jakiś następuje taki bunt, że tak jakby, bo wiem, że ludzie z kościoła oddają głos na tych ludzi. Bez pewnej nieświadomości. Dziękuję za to pytanie. Ja bym, starając się na nie odpowiedzieć, wróciłbym do tego, co już powiedziałem, mówiąc o wypowiedzi Ojca Świętego, bo zdajemy sobie sprawę, że jest wielu takich, wrócę tutaj do znanej postaci ze świata polityki, ale sprzed kilku lat, która mówiła: ja jestem za życiem, więc jestem za in vitro, wewnętrznie sprzeczne, ponieważ przy obecnych metodach stosowania tej metody doskonale wiemy, że jeżeli nawet powstanie, urodzi się dziecko, to kosztem innych. Taka jest prawda. Natomiast wracając już wprost do odpowiedzi, nawiążę do tego, co mówił Ojciec Święty. To jest kwestia ludzi sumienia, prawego sumienia. Myślę też, że wiele osób nie do końca wie, z czym się naprawdę in vitro wiąże. Słyszy pewne hasło, słyszy, że to jest możliwe, że to łatwe nawet. No więc dlaczego nie? Bo to jest właśnie ta techniczna mentalność, o której wspominałem,
coś jest możliwe, więc jest dobre. A tu znowu ciągle wraca ta sama zasada. Nie wszystko, co technicznie jest możliwe, jest moralnie dozwolone. I właśnie, żeby mieć w sobie to głębokie poczucie sumienia, które mi mówi, nie wolno ci tego robić, bo to jest złe. Tak konieczne jest formowanie ludzkich sumień i tworzenie właśnie społeczności ludzi, których sumienie jest wypalone jak cegła czy cegły w ogniu Ewangelii. To ciągle trzeba konfrontować nasz sposób myślenia i działania z Ewangelią. Bo na czym polega wiara chrześcijańska? Nie na tym, żeby przejmować to, co myśli świat i myśleć według świata, tylko starać się zrozumieć, co mówi na dany temat Chrystus, w jaki sposób jego nauczanie jest interpretowane przez magisterium Kościoła i ten chrześcijański sposób nakładać na nasze życie, we wszystkich problemach, nieraz bardzo trudnych tego życia. To jest wiara. I to jest właśnie ten trudny proces wypalania swego sumienia w ogniu Ewangelii. To kosztuje. No ale tylko dzięki temu procesowi wypalania może powstać cegła, czy jakiś inny produkt sztuki ceramicznej. Nie ma innej drogi. Droga wiary to droga kształtowania własnej sumień według Ewangelii. Wrócę tutaj jeszcze do tych państwa, o których wspominałem, których poznałem w ubiegłą niedzielę. Obych wybitnych sportowców polskich. Oni od samego początku widzieli, że czegoś nie wolno. Łamali się z tym, ale byli wierni swoim zasadom. A potem się okazało, że po latach czekania cud dziecka, które ma akurat teraz kilka miesięcy. Cud dziecka i ich szczęście, którego by pewno nie mieli, gdyby nie szli cały czas za głosem swojego sumienia. Kosztowało to ich, ale są szczęśliwi. Niech będzie pochwalony z Chrystus. Marek, 68 lat, inżynier, emeryt. Ojciec. Dziadek. Ja jestem technokratą i poszukuję praktycznej odpowiedzi, jak z tym sumieniem. Wydaje mi się, że znalazłem, a to jeszcze nie było mówione. W encyklice Humanae Vitae jeszcze jako student, młody małżonek studiowałem. Mnie się wydaje, że jeżeli to się tutaj powie, ja zadam to w postaci pytania, to pytanie będzie takie, jak robić, żeby to dziecko, to życie, które przyjdzie, było powołane godnie, żeby było zgodnie z dobrze uformowanym sumieniem. I więc encyklice Humanae Vitae w 1968 roku autorstwa Pawła VI znalazłem taką właśnie odpowiedź. Najpierw opis, że jeżeli dwoje ludzi zbliża się do siebie, mówię bardzo ogólnie, dwoje ludzi, to zawsze mamy dwie funkcje tego czynu. Funkcja jednocząca, popularnie się mówi, kochają się, i funkcja rodzicielska, że z tego mogą być dzieci, dziecko może być. I tak matematycznie na to podchodzą, mogą być tam cztery możliwości. I tylko jedna jest godna, że jednocześnie zbliżeniu dwojga ludzi powinno
towarzyszyć to, żeby to było zbliżenie jednoczące i rodzicielskie. To jest bardzo trudno spełnić w praktyce, ale jak się o tym pamięta, wie, to jest dokładnie opisane w encyklice, to to bardzo ułatwia życie. Moje pytanie jest, czy to rzeczywiście jest to połączenie tych dwóch funkcji przy zbliżeniu dwojga ludzi, funkcja jednocząca i funkcja rodzicielska, czy zapewni nam najprostszą drogę do tego, żeby to powoływanie do życia dziecka było godne. Dziękuję. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź, za to pytanie. Dodam jeszcze, że ta encyklika Humanae Vitae opublikowana przez już świętego Pawła VI w 68 roku wypadła w czasie bardzo szczególnym. To była rewolucja 68 roku. To był czas, kiedy na Zachodzie powszechnie odrzucono moralność chrześcijańską, katolicką, uważając, że za wszelką cenę trzeba przyjąć zupełnie nowe formy myślenia, postępowania. Na tym polegała ta rewolucja. Ona zaczynała się od negacji Pana Boga. Ni Dieu, ni maître, Dieu c'est moi, jak napisano na murach Sorbony, ani Boga, ani mistrza, ja jestem Bogiem. Powtórem, jeden z takich głównych twórców, ideologów tej rewolucji 68 roku, Herbert Marcuse, dał wtedy w swojej książce Eros i cywilizacja dwa symbole tego, jak powinien postępować człowiek wyzwolony w tak zwanym społeczeństwie nieopresyjnym. Narcyz, czyli wpatrzony tylko i wyłącznie w siebie i w to, co chce osiągnąć, i Orfeusz, czyli życie tylko i wyłącznie przyjemnościami. Z tego też wyrosła to hasło, które być może znamy, minimum cierpienia, maksimum przyjemności. I właśnie w tym czasie tej rewolucji, która objęła cały intelektualny świat Zachodu, od Paryża, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch także, aż po Stany Zjednoczone i Japonię, wszędzie były te same hasła. Paweł VI także pod wpływem dokumentów, które otrzymywał od kardynała Karola Wojtyły tutaj z Krakowa, publikuje encyklikę Humanae Vitae, wskazując właśnie na te dwa elementy, o których Pan mówił, gdy chodzi o życie małżeńskie, które powinno być życiem w pełni, mówiąc troszkę takim technicznym językiem, osobowe, personalistyczne. To znaczy, żeby było pełne zatroskania o wzajemną jedność i miłość, dzięki której człowiek się rozwija, a jednocześnie wewnętrznie wychowa, a jednocześnie, żeby to życie małżeńskie z góry nie eliminowało możliwości powstania nowego życia, żeby było otwarte na to, o czym czytamy w Księdze Rodzaju, na płodność. Proszę zwrócić uwagę, że od 68 roku w krajach, także w kościołach, myślę tutaj głównie o Niemczech, o kościele niemieckim, które odrzuciły Humanae Vitae, mamy do czynienia z zapaścią demograficzną. Mamy do czynienia z jedną wielką pochwałą egoizmu i wieloma innymi nieszczęściami, którymi próbuje się dzisiaj, które próbuje się dzisiaj rozwiązać poprzez uciekanie się do różnego rodzaju technik, chociażby in vitro. Ale nauczanie Benedykta XVI, który wyrósł przecież z tego kraju i z tego kościoła niemieckiego i który był świadkiem tego, co tam się działo, jest bardzo znamienne.
On mówi tak. Właśnie dlatego, że odrzucając nastawienie na płodność, na to, że można mieć dzieci, skoncentrowano się tylko na przyjemności. Nawet nie tyle na miłości, tylko na przyjemności o charakterze seksualnym. A potem postawiono sobie pytanie, a dlaczego przyjemność ma być tylko między kobietą i mężczyzną? A dlaczego nie można przeżywać przyjemności o charakterze homoseksualnym? Przecież to też jest przyjemność, a może nawet większa. I tak dalej, i tak dalej. Według Benedykta XVI te nieszczęścia, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, także w postaci ideologii gender i LGBT, wynikają właśnie z tego, że ludzie przestali myśleć o tym, że życie małżeńskie jest nastawione na to, żeby mieć dzieci. Skoncentrowano się tylko na osobistej przyjemności, to jeszcze w kategoriach własnego ja. Poszła lawina i ona, jak widzimy, idzie jak walec i chce zarażać wszystkich, chociażby te pomysły, o których słyszeliśmy kolejny piątek seks edukacji w polskich szkołach. Jak coś zostanie naruszone z zamysłu Bożego wobec człowieka, zaczynają się nieszczęścia. I to, co przeżywamy o charakterze kulturowym, zwłaszcza tu w Europie, ale także w Ameryce Północnej, to kolejny przykład, co dzieje się z poszczególnym człowiekiem, ale także z całymi społecznościami. Jeżeli ludzie chcą być mądrzejsi od Pana Boga. I wraca tutaj hasło ni Dieu, ni maître. Ani Boga, ani nauczyciela. Dieu c'est moi. Ja jestem Bogiem. No ale potem się okazuje, że to bycie Bogiem przez człowieka prowadzi do ogromu nieszczęść. I to jest doświadczenie wynikające nie tylko z tej rewolucji 1968 roku, ale to jest przecież także to, co wiemy chociażby z historii Europy i świata, które w XX wieku zostały wydane na łup totalitaryzmów. Czy to brunatnego, nazistowskiego, hitlerowskiego w Niemczech, czy bolszewickiego w Rosji. Z jednej strony był Führer, którym oddawano boską część, z drugiej strony był Genzek, czyli sekretarz generalny. I cóż z tego, że kolejni sekretarze generalni mówili, że był kult jednostki i trzeba od niego odejść, jak kolejni robili dokładnie to samo. Kosztem innych. Bo zawsze jest tak, że jeżeli człowiek wypiera Boga i uważa, że jest mądrzejszy od niego, to zamiast szczęścia, które obiecuje sobie i innym, i świetlanego jutra, które było wpisane przecież w program bolszewizmu i komunizmu, tworzy piekło na ziemi. Weronika, lat 45. Księże arcybiskupie, ja mam takie pytanie, ponieważ w moim pokoleniu i wśród moich znajomych również są oczywiście małżeństwa, które mają dzieci poczęte metodą in vitro. No i też obserwuję z boku te rodziny i widzę, że czasem przychodzi taka refleksja, co myśmy zrobili, może nie nazwana wprost, ale jednak jest i ma też różne postacie tego, co się potem z tym małżeństwem i tą rodziną dzieje. I teraz moje pytanie jest takie, co jako osoba wierząca ja powinnam, a o co ksiądz arcybiskup by powiedział ludziom, którzy się zorientowali, co myśmy zrobili, że nie tylko mamy to jedno dziecko, które żyje z nami i żyje, ale też mamy inne, które zmarły w procesie in vitro albo są gdzieś zamrożone. Ja sama nie mam dzieci, ale myślę, że życie z taką świadomością może być wielką traumą dla całej rodziny. I teraz pytanie, co my jako wierzący możemy tym ludziom powiedzieć, żeby ich podnieść na duchu, bo grzesznik no, dokonał jakiś grzech, prawda, ale Pan Bóg jest miłosierny i teraz właśnie co dalej? Co dalej? To znaczy otworzyć się na Boże miłosierdzie.
To znaczy umieć nazwać to zło, które się stało złem, za nie żałować. A jak z tego wychodzić? Chociażby jako świadkowie własnych doświadczeń, żeby nie mówili, że nie tylko sobie, okłamując siebie, ale innym, że wszystko jest w porządku, że nie ma problemu. Nie. Mówić, że to jest problem. I w ten sposób także, poprzez osobiste, bardzo trudne doświadczenia, innych przed tego rodzaju praktykami przestrzegać i bronić dla ich dobra. To jest to, co powiedziałem, że wiem, że oprócz w przypadku aborcji jest coś takiego jak ten zespół poaborcyjny. To jest także to, o czym pani mówiła, że w przypadku metody in vitro w tym momencie powstaje problem zespół po in vitro. I trzeba stanąć przy nich i modlić się i okazywać im szacunek, ale jednocześnie nie przyklepywać sytuacji i mówić, że problemu nie ma. Bo to byłoby chyba jeszcze bardziej kolejne ich unieszczęśliwianie. Kłamstwo nigdy nie wyzwala. Prawda wyzwala. I to nie prawda abstrakcyjna, tylko prawda, którą jest Chrystus. On wyzwala. I On mówi, nie grzesz więcej, nie wracaj do tego grzechu, pomagaj innym, bądź solidarny w dobrym. To już jest dużo. A tak jak to jest też z naszymi czynami, dobre to te, które sprawiają, że rozwijamy się, i są złe, które stanowią nasz ciężar. Taka jest prawda u nas, ale też chodzi o to, żeby, mając świadomość, że są obok nas osoby, które mają na swoich barkach niemały ciężar, właśnie w duchu Kościoła, wiary, miłosierdzia, pomagać im ten ciężar dźwigać. Ale nie mówić, że go nie ma, bo to jest kłamstwo. Na imię mam Leszek, od tygodnia jestem szczęśliwym dziadkiem i mam przyjaciół, bardzo mądrych i wspaniałych ludzi, którzy w sposób trwały nie mogą mieć dzieci i adoptowali, między innymi jedno dziecko, którego nikt nie chciał adoptować, bo było chore, słabe. Ja widzę, jak Bóg błogosławi tym wspaniałym ludziom. I dzieci się też wspaniale rozwijają. Ale tu przychodzę z pewnym niedosytem, bo wiele się mówi o in vitro, ale rzadko słyszę, nie inaczej, często się słyszy, że leczenie niepłodności przy pomocy in vitro, ale rzadko słyszę o leczeniu przyczyn niepłodności, a in vitro, to jest, jeżeli matka jest na przykład chora z powodu na przykład zaburzeń hormonalnych i dlatego nie może mieć dziecko, to metoda in vitro to jest brutalna metoda poczęcia dziecka w łonie chorym chorym organizmie i narażenia tego malutkiego człowieka na wzrastanie w chorym organizmie matki, a więc też nabywanie tej choroby już od samego początku. Jakby ksiądz arcybiskup chciał rozwinąć troszkę ten temat. Dziękuję za to pytanie, a wpierw gratulacje z okazji dziadka. Pewno to jest wielka radość. Otóż powiem tak. Kiedy się mówi o tym, że metoda in vitro jest leczeniem niepłodności, to jest kłamstwo. Jest się bezpłodnym, po prostu, tylko to jest jakby taki bypass. Obchodzi się problem możliwości poczęcia w sposób sztuczny, techniczny. No i potem
już jest, powstaje zarodek i ten zarodek się szczepia raz kolejny w łono matki. To nie jest leczenie bezpłodności. Bezpłodność pozostaje, tylko sztucznie się powołuje do życia nowe istnienie. Natomiast to, o czym Pan mówił, leczenie bezpłodności, to jest to, czym się zajmuje właśnie mało nagłaśniana naprotechnologia. Jest taka dziedzina medycyny, która sprawia, która chce pomóc rodzicom oczekującym, czy małżeństwom oczekującym na dziecko, by tak móc spojrzeć na swój organizm, by znaleźć istotną przyczynę, która sprawia, że dotychczas nie mogli mieć dziecka. Ale ponieważ naprotechnologia nie ma jeszcze wielu specjalistów, a powtórę, ona nie jest biznesowa, nie przynosi dochodu całemu temu przemysłowi, więc ona jest spychana gdzieś na margines świadomości społecznej. To jest całe nieszczęście. To, co ja słyszałem, to słyszę nieraz, kiedy przychodzą małżonkowie do lekarzy i mówią, no nie możemy mieć dziecka, od razu, no to in vitro. I nie ma problemu i to jest jedyne rozwiązanie problemu. A tymczasem jest coś innego jeszcze, inna bardzo, bardzo poważna metoda wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych, która ma bardzo wiele pozytywnych rozwiązań właśnie w postaci naprotechnologii. I tu jest właśnie ta droga, którą powinniśmy iść, która powinna być nagłaśniana jako bardzo konkretna pomoc oferowana ludziom czekającym na potomstwo. I na pewno jest to metoda zgodna z naturą człowieka i na pewno nie jest czymś, co człowieka poniża, a jednocześnie prowadzi do tego rodzaju postępowania, które jest z punktu widzenia moralnego naganne. Księże arcybiskupie, nie wiem dokładnie ile lat ma metoda in vitro, ale wydaje się, że już niedługo albo już w wiek rozrodczy będą wchodzić pierwsi ludzie poczęci tą metodą. I nie wiem, czy są, czy będą takie dane, jak ma się płodność takich ludzi. A wybiegając trochę w przód, w jakim wieku i z jakich powodów ci ludzie będą umierać? Jeśli takie dane się pojawią i jeśli będą niepozytywne, czy jest to jakaś szansa do poważnej rewizji tej metody? To jest jedna rzecz. A druga, wybiegając też w przyszłość, jestem w stanie sobie wyobrazić, że rozwój technologiczny doprowadzi do tego, że metodą in vitro będzie można wyprodukować człowieka bez powoływania do życia tych nieszczęsnych dodatkowych embrionów. Pytanie jest takie, jak my katolicy w takiej przyszłości, jakimi argumentami powinniśmy się posługiwać, żeby ludzi od metody in vitro wtedy odwodzić? Dla mnie jest jasne, że najbardziej kontrowersyjną rzeczą tej metody jest bawienie się w Boga przez człowieka. Ale myślę, że dla ludzi niewierzących argument teraz tych dodatkowych embrionów jest jakimś argumentem, a argument taki właśnie, że człowiek próbuje produkować następnego człowieka, do czego nie jest powołany, myślę, że nie będzie przekonujący. I jak katolicy powinni się do czegoś takiego przygotować? Poruszył Pan dwa problemy. Pierwszy to właśnie badań statystycznych odnoszących się do osób, które poczęły się metodą in vitro i które mogą mieć dzieci, jakie będą dalsze konsekwencje w ich życiu, na ile będą zdrowe, jak będzie się kształtowało ich życie, ich potomstwo. To są oczywiście problemy. Pytanie najpierw, czy takie badania są na szerszą skalę prowadzone? Być może tak, być może nie. A dalej, na ile to będzie publikowane, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli się na to robi wielki biznes, no to
ludzie zainteresowani tym biznesem będą robili wszystko, żeby dane, jeśli będą dla nich niekorzystne, nie ujrzały światła dziennego. Z tym się musimy liczyć. Świat niestety pod tym względem jest brutalny. Druga część pana pytania. Ja też słyszałem ze strony wybitnych lekarzy, a więc ze świata medycznego, że oczywiście dzisiaj problem in vitro jest nagany ze względu na to, że po drodze giną inni ludzie. Ale być może będzie tak, że wystarczy jeden embrion, który powstał metodą in vitro i on potem szczepiony wolno kobiety będzie stuprocentowo, przepraszam za słowo, skuteczny, czyli narodzi się z tego dziecko, a więc problemu nie będzie dla wielu. Tak może być, znaczy jest troszkę takie futurologiczne, wykluczyć całkiem tego nie można. Dzisiaj medycyna nie dysponuje takimi możliwościami. Natomiast jak katolicy mają się uzbroić wobec tej nowej sytuacji? Powiedziałbym tak, dzieje Kościoła od samego początku to dzieje dyskusji ludzi wierzących z tym światem, jakim on jest. To nie jest łatwa dyskusja. Od samego początku, jak wiemy, chrześcijaństwo było odrzucane i to w sposób brutalny. To, co my wiemy z zapisów dziejów pierwszych chrześcijan, to ze strony przecież wybitnych historyków pogańskich pokazuje, że chrześcijanie po pierwsze byli oskarżani o to, że są wrogami człowieka. Łatwo to przerzucić na współczesny język, że są homofobami. I dlatego trzeba z nimi walczyć, bo przecież jak można sobie pozwolić, żeby w normalnym, zdrowym, tolerancyjnym społeczeństwie Cesarstwo Rzymskie było niezwykle tolerancyjne. Można sobie pozwolić na to, że są homofoby między nami. A jednak poprzez niełatwe, jednoznaczne świadectwo Ewangelii doszło w końcu do tego, że chrześcijaństwo zwyciężyło. Dzisiaj mamy do czynienia z takim powrotem pogaństwa, które chce za wszelką cenę właśnie z chrześcijaństwem walczyć. No chociażby to, co wczoraj, jak wiemy, było w naszym Sejmie, że ustawa, która miała bronić prawa katolików w katolickiej Polsce, była negowana jako przejaw nietolerancji. To znaczy, na pewno nie byłoby najmniejszych problemów, gdyby chodziło o inne wyznania, żeby napiętnować tych, którzy naruszają prawa innych religii. Ale w przypadku chrześcijan czy katolików to uważa się, że to coś takiego jest przejawem nietolerancji. No, taki świat. A chrześcijaństwo zawsze będzie musiało mówić to, co jest także, co zostało także wyrażone w Humanae Vitae jako przejaw głębokiego namysłu nad prawdą o człowieku wynikającą z objawienia i z tradycji, że życie małżeńskie jest błogosławione przez Boga, a to zakłada, że Pan Bóg błogosławi ludzkiej miłości kobiety i mężczyzny. I że Pan Bóg błogosławi potomstwu, które jest owocem tej miłości. Kto to przyjmie, to przyjmie. Kto odrzuci, to odrzuci. A chrześcijanie muszą być gotowi, by tej prawdy bronić jednoznacznie do końca. Brat diakon Augustyn, księże arcybiskupie, jeden z wykładowców naszego seminarium zwykł mówić: za parę godzin będziecie księżmi. I tutaj dzisiaj w kościele siedzi prawie 50 braci kleryków z różnych części świata, którzy, daj Boże, za parę godzin będą księżmi, bo tak trzeba patrzeć na najbliższe lata. I chciałem zapytać,
jak my dzisiaj możemy pomóc w sposób fizyczny takim ludziom. To znaczy, czy przekaz słowa, który jest jakby stawiany na pierwszym miejscu, jest wystarczający do tego, żeby odpowiedzieć na potrzeby ludzi, którzy urodzili się, zostali poczęci metodą in vitro, którzy być może posiadają ten syndrom po in vitro, a także rodzicom, którzy zdecydowali się na taki krok. To jest moje pierwsze pytanie, czy takie duszpasterstwa są już tworzone, czy powinny być tworzone, skierowane konkretnie do tych ludzi? I drugie moje pytanie, na ile powinniśmy stosować przekaz pozytywny, to znaczy mniej mówić o tym, jakby nie umniejszając problemu in vitro, ale powiedzieć, że są na przykład dzieci, które w domach dziecka czekają na adopcję i też jaką rolę może odgrywać w tym całym procesie duchowa adopcja dziecka poczętego. Dziękuję bardzo. Tak, to jest bardzo piękne. To pokazywanie alumnom, że za kilka godzin, w kilka dni, miesięcy czy lat będą kapłanami, to znaczy staną się niejako urzędowymi świadkami nauki Kościoła, Ewangelii. Z tym się wiąże ogromna odpowiedzialność, ale także konieczność właściwego przygotowania się do wyzwań duszpasterskich. Świat się zmienia, te wyzwania są coraz to nowe. Nieraz nas zaskakują, bo tempo zmian jest ogromne, a nieraz okazuje się, że nasza refleksja teologiczna jakby na tym nie nadążała, przynajmniej nie od razu mamy od razu pełną odpowiedź. I to jest jakby pierwsza rzecz. To wiąże się po drugie z koniecznością pewnej wrażliwości. Wrażliwości na drugiego człowieka, na jego trudności także egzystencjalne, najrozmaitsze, również odnoszące się do życia małżeńskiego i rodzinnego. I tutaj ta wielka troska, która powinna zawsze towarzyszyć przygotowaniu do kapłaństwa, ale także w pracy duszpasterskiej, troska o małżeństwa i rodziny. Proszę popatrzeć, kiedy Karol Wojtyła, ksiądz Karol Wojtyła, młody ksiądz Karol Wojtyła, tworzył te swoje pierwsze grupy duszpasterskie, to był bardzo trudny czas, stalinowski, tuż powojenny, naznaczony świadomością wielkich cierpień, które ludzie przeszli, a jednocześnie tej nienawiści, jaka była, zwłaszcza w okresie stalinowskim wobec Kościoła, tej przemocy, która była na co dzień, także przemocy medialnej, ówczesnej propagandy komunistycznej. Co on robi? On tworzy te swoje grupy duszpasterskie, w których się dyskutuje, co znaczy być osobą, co znaczy żyć dobrze w małżeństwie, jak się do tego małżeństwa przygotowywać pod względem właściwego przeżycia także okresu narzeczeńskiego. To jest rzecz niezwykła, że w tym samym roku, 1960, Wojtyła ma wtedy 40 lat, jest już biskupem, publikuje dzieło teoretyczne, wynikające z jego, także jak pisze, dyskusji ze swoimi studentami, miłość i odpowiedzialność, a jednocześnie w tym samym roku publikuje swoje dzieło na granicy dramatu, poezji, przed sklepem Jubilera, gdzie porusza właśnie te problemy życia małżeńskiego, narzeczeństwa, zdrady, szukania powrotu, nadziei, jakie daje kolejne pokolenie młodych ludzi, którzy znowu się chcą, którzy znowu pragną być szczęśliwymi, kochać, mieć dzieci i tak dalej. Ciągły powrót właściwie do samych fundamentów, niezależnie od tego, jaki jest świat, trudny, agresywny, pełen przemocy. I to jest chyba wskazanie ciągle dla nas niezwykle istotne. Jeśli się spojrzy na najważniejsze dokumenty Jana Pawła II, czy także jego najrozmaitsze wystąpienia
na najważniejszych areopagach świata, tam jest zawsze ten sam schemat. Pan Bóg, godność osoby ludzkiej, rodzina, naród. Wszystko zaczyna się od Boga. Jeżeli On jest fundamentem, to i człowiek ma, odnajduje fundament swojej osobistej godności. A jeżeli tak, to rozumie, kim jest w oczach Bożych, jako Jego podobieństwo, Jego obraz i chce żyć tak, żeby zasłużyć na Jego błogosławieństwo w życiu małżeńskim i rodzinnym. A dzięki temu na koniec tworzy się zdrowy naród. Ale jeśli odrzuca się fundament, pęka fundament, wszystko inne zaczyna także tracić swój sens. I zaczyna się chaos i nieszczęście. Ciągły powrót, proszę brata, do tego, co najistotniejsze, do Pana Boga i do Jego miłości do człowieka. Uwierzyć, że Pan Bóg, dając nam różnego rodzaju nakazy i zakazy, to nie czyni po to, żeby być despotą i pokazywać swoją władzę wobec nas, ale uwierzyć, że jest naszym Ojcem, że nas kocha, że to wszystko jest dla naszego dobra, abyśmy byli na miarę możliwości życia w tym świecie szczęśliwymi.